Hej, hej, dzień dobry detektywi! Witam w kolejnym odcinku Sherlock Holmes The Awakened i jesteśmy w londyńskim porcie, dlatego że to właśnie tutaj doprowadziły nas poszlaki związane z zaginięciem jednej osoby. No i znaleźliśmy tam wizytówkę, na której było napisane Roy Saulsby, Londyn. No, a wszystko wskazywało na to, że to jest osoba powiązana w jakiś sposób z... No właśnie, sportem, z dokami, jest to pewnego być może rodzaju marynarz, być może kapitan, no zobaczymy. W każdym razie musimy wypytać tutaj ludność o tego Roya Saulsby'ego. Tylko właśnie, trzeba by było najpierw znaleźć kogoś, kto tutaj mógłby nam coś powiedzieć na ten temat. O, chyba mogę ci pomóc. Człowiek ten szwenda się zazwyczaj nieopodal stoczni. Okej, okay, mamy informację, a ten coś może nam powiedzieć? Excuse me, just one question. Sashima can't answer your question. Aha, czyli ty nie chcesz nam nic powiedzieć, albo nic więcej nie wiesz faktycznie. No dobra, nieopodal stoczni. Ale kurde, ciężki taki klimat, nie? Deszczowy, mroczny Londyn. Jeszcze do tego brakuje tutaj jakichś macek i Cthulhu. A ty, kolego? Do you know anything about this? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Okej, okay, czyli ty nic nie wiesz. No ale dobra, to idziemy w stronę stoczni i bardzo możliwe, że tam ktoś go będzie widywał częściej. Ale zapytajmy jeszcze tego gościa. Help me, please. Sorry, sir, I can't help you. Nie może im pomóc. No dobra. Stocznia, stocznia. Podejrzewam, że tam w ogóle budują chyba Tower Bridge. Jeśli się dobrze orientuję. O, dzień dobry. Can you satisfy my curiosity? I can't tell you because I don't know. Niestety. Nie wiem, czy dobrze idę w stronę stoczni, powiem szczerze. Bo tutaj już dalej nigdzie nie dojdę. Chociaż... Może... A, tutaj mamy już jakieś żurawie, więc bardzo możliwe, że tutaj właśnie będzie jakaś stocznia. Are you able to help me? Of course I know. To cut a long story short. Ludzie mówią, że pan Saulsby mógł iść popatrzeć na statek, który wczoraj eksplodował na trzecim molo. Na trzecim molo. O, a co tutaj mamy? Pomocy. Girwesz zaginiony od tygodnia. Proszę, powiedz, jeśli go zobaczysz. Pytaj daje u biedaków w porcie. Czerwona szmata nad wejściem do domu. Plakat z informacją o zaginięciu. Czyżby to miała być jakaś dodatkowa poboczna sprawa? Dobra, gdzie eksplodował ten statek? Może przypływać na nadbrzeżu nieopodal statku, który wczoraj eksplodował. Najgorsze... O, nadbrzeże numer 3. Bardzo możliwe, że to jest gdzieś tutaj. Can you satisfy my curiosity? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. Dobra, numer 3. Tutaj mamy z kolei jakąś lokomotywę. Are you able to help me? No, sir, I've never heard of it. Tutaj, on chyba tutaj eksplodował i tutaj jest tak lekko zatonięty. A czy to nie będziesz ty, kolego? Not in the mood, mate. Shoo! Mate! Pardon me, sir, I am looking for Roy... Not again. Yes, I'm Roy. But I can't help you find your uncle or whoever you've lost. Od szukania to ja jestem. Now, what makes you think I would inquire about missing people? You are the fourth person to ask this week. Just because I work at the port doesn't mean I keep track of everyone who comes here. Kto jeszcze pytał o zaginione osoby? You say we are not the first to ask you about a disappearance. Do you recall anything about those who came inquiring? I only remember the foreign woman. I didn't catch her name, but those are her posters hanging up everywhere. She has badgered me twice now, but I still don't know nothing. And this woman can be found? No clue. She was talking gibberish. May I ask what you're doing here? This is where the ship sank the other day. I'm trying to work out how we'll remove it. Now, where was I? Możemy najpierw się przyjrzeć, bo właśnie od tego chciałem tak naprawdę zacząć, nie?
kim on jest? No ma około 165 cm wzrostu, więc jest średniej budowy, raczej w stronę niskiego. Plamy od tuszu, od pieczątek. Urząd celny jej królewskiej mości. Zegarek kieszonkowy, nowiutki ze szczerego złota. A nie wygląda na zamożnego. I jeszcze buty pewnie, może coś o nim powiedzą. Nie, ręce. O. Brak muskulatury, niezbyt krzepki. Płynie w nim angielska krew. Jest średniej budowy, jego lewa dłoń jest poplamiona atramentem od pieczątek. Sobie jest celnikiem. Ma w kieszeni nowitki zegarek marki jakiś Hillside. Nie byłoby go stać na coś takiego, musiał go zatem ukraść złodziej albo skorumpowany funkcjonariusz. Jak na złodzieja to się za bardzo nie kryje tutaj, nie? W sensie jest taki dosyć otwarty, więc wydaje mi się, że to jest funkcjonariusz, który uważa, że nic mu nie można zrobić, ale może właśnie przez to, że zegarek ma, jest w jakiś sposób skorumpowany. No dobra, zobaczmy to. Przedstaw dowody. A, nie, to. Wizytówka, no zdecydowanie. My card? Where did you dig that up? At a crime scene near Baker Street involving a young servant's kidnapping, I might add. No. Someone used it without my consent. How else would it end up there? No właśnie, ty mi powiedz. Ty mi powiedz, kolego. Co my jeszcze możemy zrobić? Twierdzi, że pewna cudzoziemka wielokrotnie wypytywała go na temat zaginięcia. To właśnie ona porozwieszała w całym porcie plakaty z informacją o zaginięciu. Niczego nie wie na temat niedawnych zginięć. Wizytówka. Ludzie mówią, że pan Sodwin mógł iść popatrzeć na statek. No znaleźliśmy go tutaj. I plakat z informacją o zaginięciu. To musielibyśmy sobie przypiąć i znaleźć ten plakat. That boat explosion stopped most traffic coming into the port. Guess I'll be without word for a while. Plakat z zaginięciu. Jego autorka jest Daya, która mieszka na osiedlu w Nędzy w porcie. Nad wejściem do domu wisi czerwona szmata. Rozumiem, że to są te właśnie liściki o zaginięciu. Dlatego, że musielibyśmy teraz znaleźć tą dzielnicę jakby Nędzy w porcie, nie? To będzie, podejrzewam, że gdzieś w głąb, nie na bezpośrednio na nadbrzeżu. Port numer 3. My przyszliśmy stąd. Czy to nie będzie gdzieś tutaj? Do you know anything about this? I don't think anyone here knows the answer. You should ask someone else. No nie, no tutaj chyba raczej nic nie zdziałamy, co? Kurde ty, bo ja się trochę pogubiłem. Port numer 3. Cursed Mermaid. No dobra, no idziemy tędy. Może nam się odblokuje jakaś dzielnica czerwona szmata, czekaj, to nie będzie tam? Dzielnica Nędzy, jest. Zobaczcie, tu są czerwone szmaty. Aha. Dzień dobry. Dobra, odznaczmy sobie to. Hello, lad. Is this where I may find Daya? You read the poster? Yes. You know where my brother Girves is? Sadly, no. Well, not yet. Where did you last see Girves? He worked at a warehouse. This man, Roy Solby. Gave him the job. He paid him a necklace. Okay, a naszyjnik. Do you still have the necklace that Solsby gave to Girves? Girves left it near the shrine. I tried to sell it to buy Amma medicine, but no one wanted to buy. I want to speak to Daya. Is she around? Amma, my mother. She got sick after the fire.
big red smoke. She couldn't breathe, so I took her to the doctor. Now I am in charge. Po tym dymie ze spłonięcia statku? How would you describe this Soulsby? He was big and strong. He had a big scary eye. Scary, you say? Yes, like it was made of metal. Don't go anywhere. Co? Czekaj, coś mi tu się nie zgadza. Zeznanie młodego Nepalczyka. Chłopiec twierdzi, że jego brat Girvesh zaginął po tym, jak zatrudnił go Roy Soulsby, silny mężczyzna o metalowym oku. Przecież... O kurna... To tam się nie zgadza za bardzo. Ktoś tu kłamie. Co my tu mamy? To jest ten naszyjnik? This cheap pendant looks like silver, but it's only made of tin. No surprise the boy couldn't sell it. Czyli raczej ktoś go oszukał. Że dał mu naszyjnik, który miał być pewnie coś warty. I miss Girvesh. Do you think he's okay? We will see. Coś tu jeszcze znajdziemy? Nie. No to zarzućmy żurawia, czy nie trzeba porozmawiać z tym chłopakiem o czymś. Człowiek szwenda się zazwyczaj nieopodal stoczni. Kurde. Nie podoba mi się to, że ten młody mówi o... O tym Roy Soulsby, jakoby to miał być... Taki silny mężczyzna. A my spotkaliśmy raczej takiego chłystka. Więc ktoś tu kłamie, albo się pod kogoś podszywa. Przepraszam, Watson. Dobrze by było jeszcze pogadać z tą. Z tą kobietą, która ma... Leżeć gdzieś. A tutaj wygląda w ogóle jak... Miejscówka. Nie? Kurde, szkoda. Szkoda. Jak to wygląda na mapie? Tu jest dzielnica Nędzy. Okej. Okay. Warto by było chyba się pofatygować, wydaje mi się, mimo wszystko do... A, zaraz. A rzućmy jeszcze okiem. Jak to było odnośnie... Jego matka leży w jednej z miejscowych klinik po tym, jak źle się poczuła przez opary saletry po incydencie. Trzeba by było tą klinikę znaleźć, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale to podejrzewam, że będzie gdzieś w głębi... a tu? Oh, hardly a reputable establishment. I've seen worse. No tak! Oberża. Może coś tutaj ktoś wie o czymś. Miss. I'm hoping you can help us. We shall soon see. Incident w porcie. I heard tell of a recent explosion in the port. What do you know of it? Ah, yes. Something exploded in a ship's cargo hold. Caused a terrible blaze. The sky was red with smoke till morning. Where precisely did it occur? The ship sank near the third pier, next to the dockyard. Zna pani kogoś z metalowym okiem? Have you ever heard of a man with a metallic eye? I've seen him even. Dirty Summers is the name. A nasty lout with a silver ball in place of a missing eye. Oh. Czyli ktoś tu się przy blada, spierzchnięte usta. No, na nadbrzeżu chyba mogą takie rzeczy się dziać. Plamy po wymiocinach, poranne nudności. Nieco powiększony. Czyżby była w ciąży? Spodnie trochę zbyt ciasne. Baromanka jest w ciąży na wczesnym etapie, na co wskazuje nieco powiększony brzuch i ślady porannych nudności. Jej popękane usta i blada twarz wskazują jednak na brak właściwego wyżywienia. Próbuje ukryć puchnący brzuch poprzez noszenie spodni, które są na nią za ciasne.
Albo nie wie, że jest w ciąży, albo próbuje to ukryć. No, to chyba raczej nie będzie miało większego wpływu na śledztwo, więc... Nie, no może próbuje ukryć. Ciężko powiedzieć. Jest pani w ciąży. Your clothes are already tight and soon they won't fit at all. How far along are you? I thought I'd hidden it better. How did you know? Are you a doctor? In a manner of speaking. Watson. He's not. He merely has the ego of one. Mm-hmm. I apologize, miss. Mr. Holmes is fond of his observations, but I am the doctor here, not him. Do you need any help? I'm fine, thank you. I would rather not discuss my condition, nor let word of it spread. Ciekawe dlaczego. I shudder to ask, but where does one find a dirty Summers? He likely signed on with a ship. I am not one to spy on others, let alone him. I see. My advice, keep away from him. Do wody. Do wody, do wody. Niebezpieczny człowiek, którego należy unikać. Portret postaci wisiorek z amonitem. Have you been drinking? Nie. Wizytówka. Are you familiar with a Roy Soulsby? Roy Soulsby? I know the name, but he is not one of my regulars. My guess is that he works somewhere around here. Jeszcze o czymś możemy porozmawiać. A zaginięcie tego? Nie. Plakat zaginięciu. What do you know about this poster? A foreign woman asked to put it up. She's plastered them all over the port. Any clues as to her whereabouts? None. It was hard to understand what she was saying. Dobra, mamy dwa nowe materiały dowodowe. W jakiś sposób bardzo możliwe, że je będzie można połączyć. Ale warto by było znaleźć, kurde, tą klinikę, w której leży ta kobieta. Ona też mogłaby być dosyć wartościowym świadkiem w tym wszystkim. Jak to teraz wygląda u nas w zeznaniach? Portret postaci barmanka. Bardzo możliwe, że mamy coś do dedukcji. Deduction. Kto porwał kina, gdzie jest Kima? Tu nic. Tutaj, portret postaci barmanka z Roy Soulsby. Zaginięcie. Zeznanie małego Nepalczyka. Zeznanie barmanki? Nie! Portret Roya Soulsby'ego. Też nie. A to ciekawe. Kurde, brakuje nam w takim razie poszlak. Brakuje, gdzie jest Kima. Na razie do tego mamy jeszcze brak poszlak. Ale kto porwał Kimę? Może tutaj coś znajdziemy. Zaginięcie. Zeznanie barmanki. No dobra, to zeznania mamy ok, ale jeszcze mamy portret Roya Soulsby'ego. Aha. Porywaczem jest Dirty Summers. Dirty Summers porwał Kimichę. Możliwe, że Roy Soulsby jest wspólnikiem. No to trzeba będzie w takim razie się pofatygować do pana Summersa. A, znaczy, no... Roya Soulsby'ego, tak? Więc lecimy do niego i przyprzemy go trochę do muru, nie? Powiedzieć mu, że tak naprawdę jesteśmy na tropie i wiemy, co tu się kroi. Kurde. Nie ma takiego oszukiwanka. Można byłoby się też udać w głąb tej mapy. Jak widziałem, tam mamy też jakieś dalsze uliczki, które można by było zwiedzić. I być może tam dotarlibyśmy do tej całej kliniki, w której leży ta kobieta. Proszę pana. Czemu pan tak niecnie współpracuje z przestępcami, co? Czemu się pan daje przekupywać? Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say that? Jakie popełniono przestępstwo, kto je popełnił? Twierdzi, że niczego nie wie na temat niedawnych zaginięć.
Jakie popełniono przestępstwo, kto je popełnił? Czekajcie, osoba stojąca za porwaniem Kimichi. To Dieter Summers porwał Kimichę. Możliwe, że Roy Soulsby jest wspólnikiem. Jakie popełniono przestępstwo, kto je popełnił? No to najbardziej to pasuje w zasadzie to. Zaginięcie Kimichi. Jakie popełniono przestępstwo? No, zaginął człowiek. Kto je popełnił? Ktoś noszący buty o rozmiarze 45. Przynajmniej według mnie, tak to powinno być. And how do I fit in all this? Sorry, you lost me there. Mr. Soulsby, you know more than you're letting on. What makes you say Czasami that? Myślę trochę inaczej, nielogicznie może. A man named Dirty Summers was involved in some recent kidnappings across London. Czyli z grubej rury od razu na początku, a później pewnie będziemy musieli przedstawić mu dowody. Nie, no właśnie. No twoja wizytówka. Your calling card was found at the crime scene. That's enough to make you a suspect. You cannot be serious. No, mówimy całkiem poważnie. Jaką tajemnicę skrywa Soulsby? No i albo to będzie porter Troja Soulsby'ego, albo po prostu ten wisiorek. This proves nothing. Sorry, you lost me there. Dobra, jeszcze raz. Jezus Maria. A man. What? Syk. Wizytówka. Jaką tajemnicę skrywa Soulsby? Wisiorek z amonitem w takim razie to nie jest to. It's true. And that's before mentioning your gold watch. It's brand new and awfully expensive for a customs officer. Clearly you have found yourself another source of income. I'm sure Scotland Yard will be delighted to investigate further. All right, stop. Look, it's not as it seems. I did not partake in the kidnapping. Ale ją umożliwiałeś. I'm all ears, Mr. Soulsby. Yes, I know Summers. He paid me to turn a blind eye to his business in the warehouse area. Just that. On my word. You did not tell me which warehouse he used? I do not recall, but I use red paint to mark unsupervised warehouses, or to be one of them. What else can you say of Summers? He is a regular at the Cursed Mermaid. Goes there with his crew almost every evening. What for? I don't know. I assumed just for a drink. No dobra, i co my teraz mamy do poczynienia? To Dirty Summers porwał Kimichę. Możliwe, iż Roy Soulsby jest wspólnikiem Summersa. Ale to nam nic nie daje za bardzo. Ewentualnie moglibyśmy wrócić do baru i podpytać barmankę, kiedy się tam pojawia, tak żebyśmy na niego poczekali. Dobra, a tak by the way, niepilnowane magazyny oznaczane są czerwoną farbą. Więc trzeba byłoby zarzucić żurawia. Gdzie tutaj są jakieś niepilnowane magazyny? No właśnie, ale jak już tutaj jesteśmy, jesteśmy gdzieś chyba tutaj, to moglibyśmy pójść głębiej i pozwiedzać jeszcze te miejscówki. Bo nigdy nie wiadomo, co tutaj znajdziemy. Być może właśnie takie magazyny, bądź też klinikę, w której może... tutaj... zobaczcie, czerwony znak. No przesuń się, babo! No tylko, że nie wejdę tutaj do środka. Dziesiąty magazyn. Nie da rady tam, kurde, wejść. A jest oznaczony ewidentnie czerwoną krechą. Siódmy, szósty magazyn.
trzeci. O, magazyny. No właśnie, o to mi chodzi, że magazyny. Zobaczmy. No i tutaj do tych magazynów prawdopodobnie prędzej czy później będę musiał zajrzeć, no ale w tym momencie nie jestem w stanie. Tam były te czerwone, tylko i wyłącznie. 11 magazyn nie jest oznaczony jako czerwony. Tutaj też nie pójdziemy, okej. No dobra. Czyli wiemy, który magazyn oznaczony jest czerwonym krzyżykiem. Tylko żeby tam się dostać, prawdopodobnie będziemy musieli jakoś coś tam jeszcze podziałać. A tamten magazyn, 12. O, 12 też jest oznaczona. Tylko że zamknięte. Niedobrze. Może w barze na przykład ktoś zgubił klucz. To by było dobre. I dwójka też jest oznaczona. No, czyli sporo mamy tych magazynów, które są niepilnowane. Piątka nie. Więc przynajmniej trzy magazyny. Jeśli dobrze widzę. Jedynka, piątka. One w ogóle jakoś tak dziwnie są ponumerowane, tak by the way. Przepraszam, przepraszam. Dobra, czyli wśród magazynów raczej tutaj nic więcej nie zdziałamy. Wracamy do babeczki w barze. Może ona nam coś więcej powie na ten temat. Będzie bardziej gadatliwa. A może też jest tak. Chociaż tak... Teraz mi przeszło przez myśl, czy aby na przykład nie była w ciąży z tym... Somersby, Solsby, czy jakoś tak... Jak tak to ukrywa. Też jest taka opcja. Dobra, którędy do tego baru, to chyba było tu. Jap. Widzimy coś tutaj? Nie, a jakiś... A, czekaj. Ale zaraz, to jest wyjście. Tu coś mamy jeszcze. Pozmienisz okręgi wszelkiego rodzaju, pytać Gerwanta. Bilety, to nie. Konfrontację możemy z nią rozpocząć, z nią też? No i teraz znowu, kurde, trzeba wybrać odpowiednie te. Jakie popełniono przestępstwo, kto je popełnił? No, tak jak ostatnio, nie? Dirty Summers. I have hard evidence that Summers was involved in recent kidnappings across London. I'm not surprised. So what? Jaki związek ze sprawą ma barmanka? Zeznanie Roya Soulsby'ego. Bo wspominał, że to jest klientem. You must know something about his business. All I know is his drinks order. Okej, okay. Jaką tajemnicę skrywa barmanka? No i teraz prawdopodobnie jest to związek z jej portretem, związany z ciążą być może. If the lives of the missing do not concern you, then I would urge you to think about your unborn child. Are you threatening me? Nothing of the sort, but that doesn't mean that there won't be consequences for your silence. Everyone knows you happily served Summers and his crew. Should the police come knocking, you'll be the one going away. And none of us wish to see you raise a child behind bars. Now, spare yourself the trouble and tell me all you know. Okay. Summers hired my private room. I think he used it to recruit people, but I haven't seen him in a few days. He paid me cash, so I paid him no attention. Nor did I touch anything inside. Here's the key, go and do what you will. Just leave me out of it. Okej, okay, zardzewiały klucz. Do pokoju. Ej, zaraz, nie, halo.
Czekaj, czekaj, to jest tu? Nie, to też jest wyjście. Kurde, ile ten bar ma wyjść? Dobra, pokój na górze. To też jest wyjście. Może tu? A, tu! Dobra. Strong man needed for moving. Crest in warehouse area. Co my tu mamy? 5 shillings. That won't go far. Zezarte. Kartka. Faktura za płótno żeglarskie. The Parker and Williams Q Manchester. Faktura nabywca. Oscar Summers. Towar wysokiej jakości płótno żeglarskie w drewnianych skrzyniach. 50 skrzyń, 50 funtów. No i mamy też jakieś rysunki. Wyryte głęboko świeże rysy. I jeszcze to. Praca polega na przenoszeniu skrzyń na obszarze magazynu. Dirty Summer zatrudnia ludzi w prywatnym pokoju w barze. No i pięknie. Pytanie, co nam z tego? Dziwne symbole wyryte nożem, faktura za płótno żeglarskie. Będzie trzeba to w jakiś sposób połączyć. Prawdopodobnie dojdziemy do tego, że Kimiha jest porwany po to, żeby właśnie nosił te wszystkie ciężkie rzeczy. No ale to zobaczymy następnym razem. Dzisiaj ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro o 16 w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was. I widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Bye, bye.